Przygotowaliśmy widok naszego formularza, dodamy do niego jeszcze jeden ciekawy element: powiadomienie o tym, że formularz został prawidłowo przesłany. To powiadomienie będzie wyświetlane w górnej części tuż poniżej tego nagłówka. Przy okazji jeszcze wprowadzimy pewne zmiany do kontrolera, który zawiera metodę Kontakt. Może właśnie od tego kontrolera rozpoczniemy. Przejdźmy do edytora, wybieramy Page Controller, przechodzimy do metody Kontakt. Tutaj sprawdzamy, czy mamy do czynienia z żądaniem typu Post. Jeśli tak, to przekazujemy dane. W środku będziemy musieli umieścić kolejną zagnieżdżoną instrukcję warunkową if. Chcemy sprawdzić, czy wprowadzone zostały prawidłowe dane, czy formularz został zwalidowany. Musimy więc sprawdzić naszą zmienną, która przechowuje odwołanie do formularza. Wywołujemy tutaj metodę o nazwie isValid. Jeśli tak, jeśli wprowadzone zostały prawidłowe dane, no to możemy go przesłać na jakiś adres e-mail, tylko tym zajmiemy się w czasie późniejszym. Najpierw, może po prostu, ustalimy sobie jakiś komunikat, który będzie wyświetlany w pliku widoku. Czyli dodajemy tutaj blok kodu wykonywany w momencie, gdy warunek jest spełniony. Rozpoczniemy od WYS. Użyjemy polecenia GET. Będziemy ustawiali komunikat sesji. Jego zasada działania polega na tym, że będzie on wyświetlany tylko jeden raz, czyli wyświetli się odpowiedni komunikat, ale w momencie gdy strona zostanie odświeżona, to komunikat zniknie. Czyli mamy wys GET Session. Wywołujemy kolejną metodę o nazwie set flash, czyli właśnie ustalamy wartość tej wiadomości. Będzie się ona składała z dwóch części: unikalny identyfikator komunikatu oraz jego wartość. Rozpoczniemy od przedrostka SK, podkreślenie. Na przykład wprowadzimy form notice, czyli taki komunikat z powiadomieniem, które dotyczy formularza. Teraz po przecinku będziemy musieli wprowadzić drugi parametr, czyli właściwą treść komunikatu. Na przykład Twoje zapytanie zostało przesłane. Czyli mamy taki prosty komunikat, który z tego kontrolera będziemy teraz mogli przekazać do naszego Widoku. Zanim to zrobimy, musimy zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Musimy zabezpieczyć się przed wielokrotnym przesyłaniem danych podczas odświeżania witryny. Czyli na dole wprowadzimy linię Return. Chcemy, żeby ta funkcja ostatecznie zwróciła przekierowanie. Na pewno będziemy musieli odwołać się do wys, użyjemy polecenia Redirect, czyli po prostu przekieruj. Oczywiście będziemy przekierowywali do tej bieżącej strony kontakt. Podamy ją jako parametr metody redirect. Odwołamy się więc w środku nawiasu ponownie do elementu this. Użyjemy tutaj metody generateUrl, czyli wygeneruj adres. Parametrem tej metody generate będzie właściwa ścieżka, która ma być załadowana. Jak pamiętamy, po kliknięciu na przycisku wyślij, chcemy uzyskać powrót do tej samej strony. Czyli musimy rozpocząć od przedrostka skcms, podkreślenie i jest to strona kontakt. I na tym zakończymy pracę nad naszym kontrolerem. Powrócimy jeszcze do niego w czasie późniejszym. Będziemy przesyłali dane z formularza na konkretny adres e-mail. To nas na razie nie interesuje. Najważniejsze jest to, że za pomocą polecenia set flash ustalimy jakąś wiadomość. Posiada ona swój unikalny identyfikator, i teraz za pomocą tego ID będziemy mogli w naszym szablonie odwołać się właśnie do tego komunikatu. Powróćmy więc może na chwilkę do naszego pliku widoku, tylko najpierw zapiszmy zmiany w kontrolerze i prawidłowo prześlijmy go na serwer. Przechodzimy teraz do dokumentu Tweak i te powiadomienia chcemy wyświetlić w górnej części jeszcze przed formularzem, ale tuż po nagłówku H2. Najpierw będziemy musieli dynamicznie sprawdzić, czy ta wiadomość została rzeczywiście ustawiona. Czyli, czy taki element z określonym identyfikatorem posiada jakąś wartość. Dlatego wprowadzimy tutaj instrukcję warunkową IF. Odwołamy się do aplikacji. Interesuje nas składnik o nazwie session i używamy polecenia HES Flash. Innymi słowy, sprawdzamy, czy ustawiona została wiadomość. Teraz będziemy musieli jako parametr podać identyfikator wiadomości, która nas interesuje. Powróćmy na chwilkę do kontrolera page. Jak pamiętamy, wartość id to sk, podkreślenie form, podkreślenie notice. Czyli po prostu sprawdzimy, czy taki komunikat został ustawiony. Jeśli tak, to chcemy go wyświetlić na ekranie. Najpierw będziemy musieli prawidłowo zakończyć tą instrukcję warunkową if, czyli wprowadzamy blok end if. No, i w środku chcemy wygenerować odpowiednio sformatowany element div. Wprowadzimy tutaj klasy udostępnione przez framework bootstrap. Będzie to alert, odstęp alert, kreska success. Czyli wszystko zadziałało prawidłowo, nasz formularz został przesłany. Tutaj oczywiście prawidłowo zamykamy element div. No, i w środku dynamicznie musimy wstawić treść tego komunikatu. Czyli będziemy musieli wstawić podwójny nawias klamrowy. Odwołujemy się znowu do, znowu do aplikacji, czyli e session, wiadomość sesji, czyli flash. No i teraz oczywiście będziemy musieli podać identyfikator tej wiadomości tak poprzednio, czyli sk podkreślenie form, podkreślenie notice. Po prostu tutaj mamy ID i element z takim ID posiada określoną wartość komunikatu. No i dzięki temu możemy stworzyć dowolną ilość takich powiadomień, takich komunikatów. Przy czym każdy z nich musi oczywiście posiadać unikalny identyfikator. Czyli wprowadziliśmy zmiany do obydwu plików. Możemy więc teraz zapisać zmiany w naszym widoku. Poczekajmy, aż zostanie on przesłany na serwer. Spróbujmy więc teraz tą funkcjonalność przetestować. Powracamy do naszej strony kontakt, ładujemy ją ponownie. Sprawdźmy jakieś tymczasowe dane, tylko pamiętajmy o tym, że są one walidowane przez przeglądarkę, czyli po stronie klienta. Wszystkie pola muszą być uzupełnione, a w polu drugim musimy jeszcze podać adres e-mail we właściwym formacie. Klikamy na przycisku wyślij. No i tutaj pojawił się błąd: nieistniejąca trasa, nieistniejąca ścieżka. Powróćmy więc na chwilkę do naszego pliku. Prawdopodobnie błąd pojawił się w kontrolerze. Tutaj oczywiście będziemy musieli użyć właściwego przedrostka, czyli SK. Plik został przesłany na serwer, czyli możemy teraz do tej strony powrócić, możemy ją odświeżyć. No i pojawił się właściwy komunikat. Twoje zapytanie zostało przesłane. Został on odpowiednio sformatowany, ponieważ użyliśmy klas udostępnionych przez framework bootstrap. Oczywiście ten komunikat pojawi się tylko wtedy, jeśli formularz rzeczywiście został prawidłowo przesłany.